Hej, cześć, witam was kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Farming Simulator 2015. 15. No, jest ze mną Krzysztof Golonka, znaczy Ślązak. Zobaczcie, że on się kręci dookoła. Pirun się kręci dookoła, no jaki burżuj. Kręci się sam dookoła, no. No jak widzicie, powracamy tutaj, jak widzieli siebie, jak byliście na live'ach. Tutaj jest wszystko już tak jakby zrobione. Poza odcinkiem, tak porobione, takie pierdoły. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład jedno pole, wykosiłem i to będzie dokupna to pole. I tam dwa pole są inne wykoszone. Belki żeśmy naprawili. Nie wydupca nam save'a. Tak więc jest dosyć fajnie. I w ogóle... zobaczymy, czy jeszcze mi nie wydupcy gry, nie? No jeszcze I modro kapusta. I modro kapusta, przede wszystkim jest z nami jeszcze modra kapusta, ale to jest poza, będzie niedługo na odcinku, czyli pan, który się zwie Sobon, Soboniasty z Sobonów. Dobry wieczór. Dobra noc, dzień dobry, dokładnie kochani. Ja dzisiaj troszeczkę tak mogę mieć lekkie problemy, jeśli chodzi o sterowanie, ponieważ gram dzisiaj po raz pierwszy na padzie. A ja farminga. Na Windowsie 10. Tak? Dokładnie, dzisiaj odcinek pierwszych raz. Mój pierwszy raz. Tak będzie się nazywał odcinek. Zawsze boli. Tak, mój pierwszy raz. Tak nazwiemy dzisiaj odcinek. A ja wam pokażę, co ja będę chciał zakupić. Jak wiecie, siewniki. A, Krzychu, jak coś, to na razie siewników nie ma, no nie? Bo ja musiałem je wydupcy, bo on crashował też grę. To mi potem powiesz, które mody muszę pousuwać, żeby nie było za dużo. Dobra, dobra. No to tak, kochani, co będziemy chcieli zakupić przede wszystkim na moją gospodarkę, co ja będę chciał zakupić, to jest prawdopodobnie... Ciągnik. Nie, ciągnika mam trzy. Dwa. Nie, jedno 30, ale to do wymiany jest. Co będę chciał zakupić? Pierwsze będę na pewno chciał zakupić większy siewnik, czyli to jest siewnik Polonez Rollmash. Trochę drogi, ale pewnie... I chciałem sobie prasę tą sipmę kostkę zakupić w końcu. Bo chciałem sprasować tamtą kukurydzę, kuźwa. Kukurydzę. Bo chciałem w końcu nie chcę, żeby mi opierdzielał kolbę. O. Czyś teraz dopieprzył jak panka w kartonie. Jezus Maria, aż mi spadł ten. Pad. Dobra. Właśnie chciałem zakupić jeszcze do nas taka jedna maszyna, która się zwie, ona się zwie, gdzie ona jest. Tu jesteś. Ej, kurde. Nie jesteś? Co się stało znowu tam? Co się znowu naprawił? Rozłóż sieć kart, nie X, nie no... By. Aha, jeszcze by. Ty sieczka robisz? No właśnie. No Jezus Maria, to co oni się tu wszyscy podupcyło, im się wszyscy będą teraz pisać do mnie. I właśnie. Ja napisz, nie mam czasu i tyle. To najważniejszy sprzęt, który chciałem ja zakupić. Dla siebie, do gospodarki. Niestety kosztuje on 12 tysięcy. Co, jakby to powiedzieć... Troszeczkę mnie tak jakby to powiedzieć, tak wydupcyło, troszeczkę tak delikatnie tylko delikatnie mnie wydupcyło w kosmos, bo prawdopodobnie będę musiał zrobić sobie coś takiego. Sprzedać naszego bizona, który mamy tam gdzieś. Ten się zwał bizon, on się zwał właśnie, o, bizon 020. On jest dosyć tani, tak więc no gówno z niego zarobimy, ale to nic. To wszystko tutaj jest pod kontrolą, jak najbardziej pod kontrolą. Wciśniemy sobie pożyczkę. Weźmiemy sobie pożyczki 12 mi potrzeba, czyli weźmiemy sobie raz i dwa. Weźmiemy sobie. Już mamy 30 tysięcy pożyczki, tak? Więc pamiętajcie, mamy 30 tysięcy pożyczki. Raz i dwa. To ty ten. Ja mam pożyczkę, nie ty. Ja nie potrzebowałem. Dokładnie. I zakupiłem sobie też kombajn, który widzieliście na live, na pewno Matador marki Class. Jest to wersja standardowa z headerem. Bardzo mały, nie wiem ile ma metrów. Ja nie wiem, czy coś kiedyś pokazywałeś te owieczki, czy barany, co tu tutaj łazi na końcu. A, to że pokazywali, żeśmy na odcinku chyba. Aha. O, jeszcze sobie jedna meee zrobiła. Beee. Podresz mordę, ty, Dobrze, że ty nie dresz mordy. Gdzie tam biegniesz? O Jezu. Dobra, podłączyło się. Kurde, na dziesiątce, jeszcze na Wi-Fi ucisnę. No niestety, no niektórzy nie umieją w kabla wkładać w płytę główną, no i tak to się dzieje w naszych czasach, no co zrobić. Wyważony był on zawsze i co? Wyważony był zawsze? Włożony był zawsze. To nie, to prawdopodobnie ci musiał przepięcie jakieś pójść po kablach. Bo jak inaczej mogło ten? A ci nie po kablu, z gnieździe musiało się zdupcyć. Bo on podłączył swojego laptopa pod ten kabel, który szedł do mnie do kompa i wszystko działało. A informatyk, tak?
A, no, ten co przyjechał z internetu. Łopie. Ale ty możesz dużo komentarzy pod odcinkiem. Pod którym? Ja? Nie, Lufty, jest 9 odcinek typowego. Wow. Patrzcie, sobota nie ma na odcinku, to ogląda se ten. Aż całe 14. Uuuu, nie, to panie. Ja mam pod 1,21, ale nie pamiętam pod którym. Pod jednym miałem z ponad 100. A ty chyba... do pieprzu z tym intrem. Jo? Z czym do pieprzu? Intrem. No, fajne to intro, no nie? O. Tylko, że no właśnie, to jest problem z tym, że no to jeszcze chodzi o renderowanie jest problem, bo musiałbym wtedy renderować wszystko. A to trochę jest czasochłonne, niestety. Nawet bardzo wręcz bym powiedział. Tak więc no to trochę słabo tak to wygląda. Dajem pasterze. A wyście słyszeli czy nie, jak mi ksiądz nie przyszedł na kolęda? Ja. Dlaczego ci nie przy... Ominął moją kamienicę. Co, a, bo to pewnie same bezbożniki mieszkają, dlatego. A dzisiaj Jehowę były akurat, żeby mieć śniadanie o 10. Ja chciałem ci powiedzieć, że jest godzina 11. Mamy do live'a nie wiem ile czasu. Do live'a? No. 12 minut. Właśnie, mamy 12 minut do live'a. Ja jeszcze nic nie jadłem. Tak więc no nie wiem jak to wyjdzie wszystko. Więc masa ci spadła. Redukcja masy. Dokładnie. Ja też robię redukcję masy teraz. Miesiąc, 1,5-3 kilo poszło. Ej! Kurde, drugiego se kurwa klasa Matadora kupiłem. Jeden już tu stał, ale jaja. Zapomniałem. Paryżu przyjeżdżało, przyjeżdżam, ale... O kurde. Ale jajca, dobra. Jednego muszę w takim wypadku sprzedać. W takim wypadku, no dobra, to nie będzie, że to pożyczka. Ty mi tu gadaj o tej, bo Jehowy. To za, ten, mama myje okna, siostra coś tam w pokoju robi, a ja jem. No i byłem najbliżej do drzwi, no nie? No i wiesz, jak otwieram, nie, patrz i mówię, no pewnie Jehowę, no nie, bo to zazwyczaj sobota łażą, mam po niedzielę o takiej porze. Otwieram, mówi, dzień dobry, już tam jeszcze psa musi jak trzymać, bo on zawsze leci do ludzi. I coś tam, no widzę, że jest pan w krępującej sytuacji, więc czy możemy podejść kiedyś indziej? Ja mówię, no że to chyba nie ma problemu, nie? W krępującej no, sytuacji! A trzymałem psa ino, no nie? Trzymałem psa ino pod ten, bo ona by poleciała do nich, no nie, się pocieszyć. No i wiesz jak. I mówię, no jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziemy tam akurat mieli chwilę do tego, no to nie ma problemu, nie? A i tak zawsze gadamy, że nikogo nie ma w domu albo coś. Dobra taktyka na Jehowych, nie ma nikogo w domu. A to chłopie, Jehowi se stanęli przy moim wjazdzie na gospodarstwo na Małopolsce, nie? Jada ze zgrabiarką, jak mi nią zarzuciło na podnośniku, jak przedarło po całej długości auta, tak mieli kreska. I skończyło się przychodzenie Jehowych do mnie, dodam. Znaczy, u mnie Jehowi skończyli przychodzić, kiedy ja wszedłem z nimi w konwersację. Wszedłem z nimi w konwersację, bardzo kulturalną, ja nie mówię, że powiedziałem im niekulturalne rzeczy, no nie? Ja powiedziałem bardzo kulturalne rzeczy, chciałem powiedzieć, że powiedziałem... Prześladujecie ludzi. Nie, zacząłem z nimi rozmawiać o Bogu, no nie? Oni tam cisną do mnie, coś tam, ja coś tam... Dojechałem im o Kainie i Ablu, no nie? Oni takie, ło! takie, no dobrze, to my może przyjdziemy jednak w innym terminie, bo wie pan, no, pan jest bardzo młody, może z panem nie powinniśmy jeszcze rozmawiać, pan ma swoje poglądy, no i nie pasujące do nas. Nie pasujesz do nich. Ja mówię, no dobra, no to myślę, że państwo i tak tutaj więcej nie przyjdą, bo następnym razem może się pies urwać, ale to spokojnie, mu nie gryzie, mój tylko zagryza. No i więcej już nie spotkałem Jehowych. Demon Bernardyna, chłopie. Wszystkich lubi, nie? Ale przyjdzie jeden gościu, ten pies mógł go zagryźć, go nie utrzymiesz. No co takie, a u mnie kiedyś jeszcze pies jest bardzo silny, bo ja miałem wilczura takiego, no nie? Owczarka niemieckiego. Ja miałem haskiego. No i on kurna zrywał się normalnie z łańcucha, no nie? Łańcuch był przyczepiony do budy, on się zrywał. No ale to dawne czasy były, jak jeszcze na wsi mieszkałem. Teraz to ja już niestety na wieś raczej nie wrócę, na pewno nie wrócę, chyba że no... Nie wiem, chyba że bomba pierdyk. Nie no, chyba że mi założę internet 120 mega, ale co jest niemożliwe. No... Wtedy mógłbym się zastanowić. Jakby u mnie kurde ten z internetu, nie? To mówi... no ja z panem miałem synchronizację na 19 mega, no nie? Mamy tam do 20, nie? Zrobione. On mówi, że to i tak jest dobre, tak jest
Ty, łowieczka mi poszła po polu i przez bizon przeszła. No to będzie ziarno. Mówi, że to i tak się dziwi, że mam, że do 20 mi tutaj dochodzi, no i mówi, że ten, że dobrze, że mam blisko tą ich całą tą centralę. No, tą centralę, no nie? Mhm. Bo bez tego to by mogło nie być tych 20, nie? To wesoło masz jednym słowem. Wrócić do tych psów, chłopie, mi przyjechała weterynarz przyjechał mi psa uśpić takiego, nie? Mieszańca, chłopie. Ona się mu nie miała kaj wbić, bo co się próbowała wbić, to się mu igła i się zgięła. No masz. On był tak umięśniony. Ktoś ty na mu dwa metry dawał, czy co? Nic, wszystko dostał. Ja, ty nie. To co my? On był ciepany dobrze, wiesz. Jak on miał na 2 metry do góry wyskoczyć? No to nieźle. Dobra, przejdziemy przez tą kałużę. To się utopi. Ktoś ładnie ktoś to zrobił, ten. Zgrabiał tu. Jak kto to taki mądry tu był? Czytaj, Krzychu? Nie, czytaj ja na odcinku chyba. Poza odcinkiem chyba. Jaki przepłynąłem, góry pokonałem, Krzysia nie widziałem i wysrać się poszedłem. O, Maniek Maluchem jedzie z przyczepą. U ciebie? No, oglądam ten odcinek. Aha, no. Nie no, to powiem wam, że naprawdę, to są, znaczy takie nawet, odcinki wychodzą z typowego rolnika bardzo fajne, takie aż, ja sam jestem w szoku, że on tak dobrze ta seria się przyjęła. No to jest podobna seria do tego, co wyszło z kombinatem, znaczy nie z kombinatem, tylko z tym, z PGR-em. To jest taka seria kocurowata, wręcz bym powiedział, ujął to. Powiem wam, że jeszcze nigdy na takiej prasie nie jeździłem. Jaką pracę? Tą kostka ta nowa sipmy. Mała. Ta zielona taka. A jak szybko z nią pracujesz? 13. Ło! Czyli że jeszcze nic nie, się nie spieprzyło. Ale tu masz szybki zgniot, to wiesz. Wiesz, ta praca jest szybko zgniotna. Mam o tendencję do przucia się. A no to wiesz, to tendencja do przucia każda maszyna się ma w jakimś stopniu, tak? Przynajmniej w moim odczuciu. A czy wiesz, to zależy jak umiesz prasować, bo to jest też... Zależy przede wszystkim jak w czasie kombajn kosiłbyś, nie? Na przykład prasujesz zboże, no nie? Znaczy słomę, zboże. Dobre. Boże! Jak prasujesz słomę, no nie? I na przykład kombajn ci zostawia takie dosyć wysokie pokosy, no nie? Znaczy... Nie, no to musisz wolno jechać, bo to musisz bardzo wolno, bo nie przerobi tego pracy, właśnie. A jeśli na przykład masz jęczmień i jęczmień jest dosyć... niski, ale dosyć taka, i słoma jest dosyć taka, fajnie wykoszona, to spokojnie może sobie trójką, nawet i czwórką można zapieprzeć. Bo kiedyś mój ojciec jak pracował, od tym pokazywał. Mówi, chłopie, to spokojnie, mówi, czwórka i ogień full, kurna, się trzęsie, prasa i grzejesz. No ale widzisz, no kiedyś były takie czasy, no nie? Że jak prasy te wchodziły do obiegu ogólnie, to mówili, że opłacało im się na godziny robić, no nie? Bo to wiesz, powoli, bo to nikt nie wie, jak ta prasa działa tak dokładnie, szczerze mówiąc, teraz no nie? Teraz od kostki lepiej brać. No, teraz od kostki lepiej brać, no. I jak najszybciej to zrobić, no nie? O kurde, ja będę mieć na sprzedaż tam. To zboże od razu byś sprzedawał? Chyba tak, no. Dużo z tego będzie. Tak jak ją robię, to siano kisionka na usługę, ja myślę, nie? Ja myślę, że ten, że... żeby zrobić tak, że ja za to kupię siećkarnię. No. Do kukurydzy. No. I ten, i ja będę ci robił kukurydzę. No. No, w zamian za to, nie wiem, jakieś tam pierdolki, coś tam. No, a da ci obornik sprzedam wtedy. O. No. Tak jak Joluf wjeżdża do kogoś na usługi, pracować się na kieszonka, nie? No. I obiera ze sobą cały sprzęt i on nie jada na godzinę, i jada od balota. No, to też. To też znam takiego gościa, który też mówi, że no bardziej się opłaca mu od balota, bo po prostu jest, no mniej zużyje, tak? Tak jakby, czy folii, czy czegoś tam, no nie? Powiem ci, na godzinę byś tego dostał. No nie wróciłoby ci się zapaliło. No właśnie. Chciałbym wyjąć nadmiar kostek, o. O. Ile my już mamy minut? Ile minut? 14. Podniosłem tu? 20 robimy?
No 25 zrobimy, to chwilę się spóźni live, no. Ojzam. To napisz im tam, że 12.15 zaczniemy. Dzisiaj zaczniecie. A która jest? 11.57. No to spokojnie. Się wyrobimy. Ja od razu ten to włączę live'a i sobie jeszcze zdążę zjeść może. Te mody przerzucisz. Chyba, że te modów nie przerzucasz. Znaczy nie, czy, nie wiem czy ten, czy nie będę po prostu robił tego. Na początku typowego troszeczkę nie polecę, bo muszę tu podokończyć niektóre pola, no nie? Kurde, zjadłem parówki z tym serem, no nie? Mhm. W środku i do tego kawę i tak jakoś dziwnie mam na brzuchu teraz, nie? Ej, tylko nie pierdź tu mi. Nie na odcinku. To pewna kultura musi być. O, tak to jest. Co? Pisać, że live bez wyzywania. No akurat musi być kultura. Zacznie się o 12.15? No to dobra, napisz tak. Albo 20 napisz. Nie, 15. 15 starczy, ty. Nie dobra, bo uciekną. Nawet możesz 10 napisać. Dobra. 10... 12.10 i 30 sekund. No, powiem wam, że na padzie bardzo ciężko się jeździ. Ciężko się jeździ na padzie, lepiej jest dużo jeździć na tym. No nie polecam. Tur może będzie lepiej działał, no nie? Bo tur to wiadomo, tur to jednak tur jest. Wow, ja mam tur to będzie dosyć dobrze działał, no ale... Dobra, panie zaparkowane. Zaparkowane. Lecimy dalej. To teraz ja muszę to zebrać, bym pojechał, może zebrał to, ale no nie. Nie wiem, kurde, co z tymi belkami w takim wypadku zrobić. Ryzykowna sprawa. Znaczy ryzykowna to nie jest sprawa, bo to wiesz, to akurat nie ma za bardzo tam ryzyka w tym tak naprawdę, bo ryzyko to dopiero by się zaczęło, jakbyśmy znowu grali tak jak wtedy, no nie? Aha. To by było ryzyko. Level hard. To był level hard player, no. A mnie noga boli, Jezus Maria. To cały czas nogę na nodze trzymać. Słaba sprawa. Nie polecam. 2 na 10. No właśnie tak nie umiem, kurde, jakoś się ustawić przed kątem, nie? No jak w CS-ie gram, to prawie wchodzę do tego, do monitora. No jak ja w CS-ie gram, to też jestem blisko, jestem cały pogarbiony. Jak no. Teraz tu siedzę, to wiesz, nie muszę tak blisko widzieć i tak dalej. No. Jestem tak oparty o krzesło normalnie, nogi wyprostowane do przodu. No znowu jestem z metra od ekranu, jak nie ponad metr, nie? Mhm. No ale farminga to akurat nie trzeba aż tak. No, farminga to akurat jest mały problem, no nie? Ale siewnik ładny. Da. O, tutaj się ustawia właśnie poziom wysiewu, jakby ktoś nie wiedział. Poziom wysiewu, w jakim stopniu wysiewamy zboże. Tak, właśnie, tak wam powiem, tak to się tu dzieje. Fake info. Ale mnie tu boli, Jezus, muszę się ogolić, kurde. Brodę mam. Cały czas mam, broda mi rośnie, każdy mi pisze, że mam ten, kozi zarost. A ja właśnie teraz nie robimy, tak? Sobie w klasie postanowiliśmy, że zobaczymy, jak będziemy wyglądali zarośnięci, nie? I tak jakoś chłopie dziwnie jest teraz, nie? I taki koper na modzie. Nieogolony. Nie no, no to akurat wąsa, no to wiadomo, nie? No bo jak to tak, w wieku 18 lat prawie, jak będzie wąsa, no to gdzie tam? Dookoła się, tak jak Kuna Abdul. I patrzy Abdul na jej polską gębę. Aśka. Baśka, Barbara. Ty, oglądaliśmy w czwartek na wychowawcy, o kurde. W czwartek na wychowawcy kolega nam puścił nieudany skok do wody, no nie? Mhm. Gdzieś tam w Rosji chyba to było. W ogóle wczoraj Rusy, kurde, obok mnie przechodził. I ten. I jechał ze mną w autobusie. To nie car Putin? Nie. No coś tam powiedział, drasuj ty, ja słyszę you, czy coś takiego. Do ciebie? Tak, nie do mnie, nie, bo przez telefon wyciągnął, a potem wsiadł po drugiej stronie na autobus z kimś, jakąś laską, raczej laską, jakąś babą i w drugą stronę z powrotem pojechał, nie? No, ale wracając do tematu tego, co spadł z tego chłopie, ja nie wiem, to była taka skarpa i jakby...
taki wysoki mur i na dole tego muru było takie wystawione, taki z metalu, taka jakby podłoga, powiedzmy. No. A dalej było jakieś tam morze, no nie, bo to było na morzu. I chłopie, gościu się poślizgnął i zarył mordą w ten metal, no nie? Mhm. Padł do tej wody. Ja nie wiem, jak to się stało, że on żył. Miał twarz na pół przeciętą, nie? Tak jakbyś po nosie se przeciął. No. I mu tak się rozeszła na boki. I lekarze, jak go tam wzięli, potem gdzieś tam na jakimś stole leżał, to mu tą twarz normalnie tak se, jak piłkę se tak zgniatali, jak jest nie do końca napompowana. To... Ała. Nie miał nosa, zębów, oczu, niczego. Dobra, już wystarczy. No nie miał tego, nie? Albo potem na drugi puścił, jak z 14 piętra dwóch rusków se spadło. Na śnieg? Nie, nie, w lato to było. To ja oglądałem jak do śniegu skakali z dachu tego wieżowca. Ja też to oglądałem. I nic im się nie stało, normalnie ty wstaje zadowolony. A oglądałeś to, co skakali w Polsce z dachu do basenu? A nie, to tego to nie. Och, wow. I ten, i każda część ciała w inną stronę wygięta, nie? Jak spadli z tego 14 piętra. Chłopie, no to tak wyglądało, tak jakbyś puścił, nie wiem, długopis, no cokolwiek i tak... Ej, no słoma mi się zrobiła z tego strawy. No zbieram teraz, pokazuję mi, jakbym zbierał słomę. No to nieźle. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, z Krzysiem... Ale mnie tydzień nie było takiemu zaległości. Jeszcze taki internet był, że praktycznie w ciągu tygodnia dwa razy byłem na YouTube. Jeszcze go wczoraj byłem ostatni raz zobaczyć, jak tam ten, widzowie, nie? Bo jak 1500 to nam info, że ten, że... Będę robić tam grę z nimi, no nie? Ja pierdzie. Krzysiu, widzisz, jaki masz ten, jak idzie do ciebie? Jest, ty będziesz niedługo miał więcej niż ja. Jak tak to będzie szło dobrze. No właśnie chciałem 1700 urodzin, a do urodzin zostało 1000 i raczej mieć tydzień. A wydaje mi się, że nie. Ej, no Krzysiu, może niedługo przekonać, zaczynam się bać. Ale ten, przez to, że odcinków nie było, cały ten tydzień odcinków nie było. Jedynie co to był Car Mechanic, mojego syna grałem miesiąc wcześniej i wrzuciłem już do przodu odcinki, nie? Mhm, tak. No to wiesz jak. Tyś tak robię. No bo Car Mechanic to tak jeden za drugim, bo jakoś jak tak robię sobie przerwę tydzień, to tak mnie to zniechęca. Teraz też tak mnie tydzień przerwy i bym sobie teraz nagrał, nie? Ale jakoś teraz tak nie bardzo ten, jakoś tak. Wszyscy w domu też. Trochę lipa. No, znaczy wszyscy oprócz taty. Tata pracuje. Wszyscy w domu. No. I taka sytuacja, no właśnie kochani, no taka sytuacja, no co zrobić? Zobaczymy, czy to będzie słoma, czy trawa, no. Mam nadzieję, że... Kurde, to będzie działać jako słoma. I tak patrzy sobie. To co, Lufty? Kiedy ci wysłać ten kufel? Ło, bez przesady ty, no. Już nie wysyłaj mnie kufli, no. Alka z kuflem wyśle. Tak. Ciebie na plecach wyniesie. Mnie? No. A ja nie wiem, czy podniesie 72 kilo. Spokojnie. Nalajcie. Takie chucherko. No. No tylko tak, no. Ta 53 ma, jeśli nie mylę. Albo 55. W połowie napełniony łapryski war się przenosiło. Chłop, takie chucherko. Ile ty ważysz? Chłopie, ty chyba wagi nie widziałeś. Dzisiaj widziałem niestety. Nie, ja bym sobie musiał kiedyś wziąć Krzysa ze sobą na Małopolska, żeby mi rotacyjno podpiął do 60. Ty, bo on przewróci go na 60. No to rotacyjna nawet. No, ale Jerzek w tym roku, Jerzek se stanął, a nie chciał mi się już cofać. Blazniak się przystawił do tej rotacyjnej, przeciągłe robi. A, to się tak, nie takie rzeczy się robi. Grabiarka się przenosi. A te sadzarki to się nie wynosi z tego, jak jest tak gdzieś schowana w tym. Przecież ona akurat za 300 kilo waży. Nie przesadzaj zaś. Nie, no ale no waży trochę, no nie powiesz mi, że nie. No nie. No właśnie. No co, ja tam palety ciągłem 800 kilo. No, tak, wiesz, tak. No, na palecioku, nie? Jeszcze dwóch z tyłu ta paleta pchała, żeby myślał, że nie. No, ale sam raz, że ciągnął sam 800 kilo na paleciaku, ale że ciągnął, nie? Zobaczcie, jak Krzysiu kosi, ale hedera nie podnosi. No dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie taką łapkę w górę. Znaczy, gdzie jest kamera? Tu jest. Łapka w górę taka, o. Tak więc dziękuję wam serdecznie. Nie ma z nami kamery.
Na razie! Z tej strony luft i na razie! I modra kapusta! I z pozdrowieniami dla Siemanik, z tej strony Manik. No, na razie.